Jeśli popatrzymy na branżę budowlaną pod względem statystyki, marże tutaj spadają. Marża brutto na sprzedaży spadła z ponad 28% do 26% z kawałkiem. Marża netto, jeśli popatrzymy na wyniki największych spółek giełdowych, to jest około 2%. Branża budowlana wciąż jest jednak jedną z największych branż, można to powiedzieć, w upadłościach. To jest około 35-40% wszystkich upadłości, jeśli policzymy branżę budowlaną i około budowlaną. Branża budowlana oczywiście rosła w zeszłym roku około 4%. Niemniej jednak proszę zauważyć, że w tym samym czasie zadłużenie branży budowlanej wzrosło o prawie 10% do ponad 4,6 miliarda złotych. Widać tutaj, że wzrost branży budowlanej nie nadąża ze wzrostem zadłużenia, co jest niebezpieczną sytuacją. Szacujemy, że wzrost upadłości będzie rzędu około 10%. Oczywiście to są to liczby dotyczące ilości. Bardziej to będzie dotyczyć małych i średnich przedsiębiorstw, jako że te większe jednak już sobie poradziły w 2012, te, które przetrwały. Te firmy będą walczyły z płynnością, z rosnącymi kosztami zarówno materiałów, jak i robocizny oraz regulacjami takimi jak split payment, który wejdzie w połowie tego roku.